Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się teorią, czy na końcu odcinka 69 part 1 był G-Man, bo moim zdaniem tak. Wróćmy sobie do tego odcinka, zostawcie lajka. Moi drodzy, wbijajcie też na Discorda, link macie w opisie przypiętym komentarzu i na Twitcha. Na Twitchu live'ujemy, teraz live'y są, tym bardziej, że macie wolne i możecie, słuchajcie, teraz troszkę pooglądać. Słuchajcie, ta końcówka jest niezwykle istotna, bo część z was powiedziała w komentarzach, że tak naprawdę tam nie było G-Mana, ale moim zdaniem to jest głos G-Mana. Posłuchajcie sobie to jeszcze raz i moim zdaniem to jest G-Man. To jest G-Man. Moim zdaniem, słuchajcie, to rzeczywiście tam pomieszczenie, które widzimy, jest z G-Manem, bo jak sobie to porównamy, jak wejdziemy sobie w miejsce, moment, gdzie ten G-Man się pokazał. Oj, musimy to przyciszyć. Tutaj nie było tego G-Mana, tak? Natomiast albo to będzie kopia G-Mana, albo, moi drodzy, to będzie rzeczywiście G-Man prawdziwy. Zobaczmy sobie ten moment. Widzicie, on ma taki dość specyficzny głos i moim zdaniem to jest rzeczywiście prawdziwy G-Man. Przejdźmy sobie jeszcze raz. I jak sobie porównacie to z końcówką, to moim zdaniem to jest G-Man, ale to jeszcze jest co ciekawe, to odgłosy pukania. Więc możemy brać pod uwagę to, że ten Skibidi Toilet, oni się przedrzą. Bo popatrzcie, na końcu tego odcinka mamy dalej pukanie. Inna teoria to, niektórzy na przykład na Discordzie mi pisali w teoriach, że to może być, słuchajcie, backroomsy to mogą być. Więc to jest ciekawe. Mi Betson napisał coś takiego, że to może być, albo to jest pomieszczenie to, które tu widzicie. Jak widzicie, on tutaj nam pokazał coś takiego, jeszcze otworzę to, że to żółte tło w jakiś sposób pasuje nam do tego, co było w pierwszych odcinkach z Skibidi Toilet. Szczerze, no, nie wiem, to inne światło jest trochę, jakby inny kolor, więc chociaż, no by było ciekawe, jakbyśmy zrobili taką pętlę i pojawili się znowu w odcinku pierwszym z Skibidi Toilet, który tutaj widzicie. To był chyba pierwszy short, jeżeli się nie mylę, bo Boom na początku shorts dodawał, prawda? Więc sobie zejdźmy tutaj niżej i gdzieś tu powinna być jedynka z Skibidi. Zresztą patrzcie, tu jest ten Nightmare. No właśnie, tutaj też są takie żółte, więc może to być też to miejsce. Ten tu sika na to. Też jest żółte, nie? To jest Every Nightmare. Jeden z shortów, który Boom zrobił. Patrzcie, i tu się pojawia. No ale wróćmy może do... Tu jest też toaleta druga. Patrzcie. Tylko, że to jest bardziej ten... I też nawiązanie w sumie do windy, nie? Czekajcie, a gdzie mamy pierwszy? Tu jest pierwszy odcinek z Skibidi Toilet, właśnie. I to jest to niby miejsce, o którym oni wspominają. Więc ciekawe. No, szczerze, wydaje mi się, że to nie będzie to. Bardziej bym obstawiał, że to jest miejsce, gdzie tam G-Man jest, albo jakiś mały G-Man. Natomiast jeżeli chodzi o... No kto wie, jak wy myślicie? Czy rzeczywiście w tym pomieszczeniu... To najgorsze jest to, że tam się coś mruga, nie? Bo padło pytanie, po co, czemu miałby tam być G-Man? No, on gdzieś uciekł, nie? Bo może być tak, że tak jak z naukowcem, mamy wersję naukowca małego i wersję naukowca dużego. Może być tak samo z G-Manem. Mamy wersję dużą G-Mana,
ale i wersję małą, więc być może tam jest prawdziwy, ten mały G-Man. Jeszcze warto sprawdzić, wrócić do kolejnej części, 60, cały sezon weźmy, bo ważne tu jest to, co on nam pokazał na tym tablecie, przynajmniej na początku, jak tam weszliśmy do środka. Słuchajcie, bo to jest istotne, tam gdzie weszliśmy do środka. O właśnie, jak wyglądają te mury? No bo czy my już jesteśmy blisko naukowca, to jest pytanie. Czy to jest, czy my jesteśmy blisko naukowca? To jest jakieś takie i tu są te kafle. No, sprawdźmy teraz odcinek 69. Nie, no nie wygląda, żebyśmy byli blisko, nie? Nie wygląda raczej, żebyśmy byli blisko naukowca, tak mi się wydaje. Czy nagram FNAF-a? Tak, będziemy dzisiaj reagować na FNAF-a na moim innym kanale. Według mnie może być tak, że G-Man jako człowiek, który jest trzymany i z niego tworzą inne G-Many. No może też tak być w sumie, bo G-Man ma, było bardzo dużo kopii G-Manów, nie? Może być tak, że są tam ci ludzie przetrzymywani i z nich toalety się robi, nie? Kto wie? Kto wie, może tak być. Okej, okay, wróćmy teraz do waszych teorii, które przygotowałem. Jedna teoria z komentarzy, jedna z Discorda. Mamy tutaj Brod, mam teorię, że w Skibidi Toilet 69 part 2 będzie naukowiec i Skibidi Toalety i będzie G-Man zrobi dziurę w ścianie i zacznie się walka z tytanami i G-Man pokona tytana kamerę, a Large Cyberman tepnie nas do bazy, żeby zobaczyć walkę. To koniec, dałam suba. Jak w poprzedniej teorii nie mogłem się doczekać odcinka. No Boom zapowiedział, że odcinek dopiero będzie po nowym roku. Tak na Instagramie tak napisał. Natomiast tutaj no będzie naukowiec. Myślę, że jesteśmy jeszcze za daleko od naukowca. Bo jak sobie porównaliśmy to przed chwilą, to ten naukowiec był gdzieś tam w takim innym sektorze. Chociaż kto wie, może się już szybko tak przeniesiemy do jego miejsca, gdzie przebywa. Tu mamy kolejną teorię. To muszę bardzo powiększyć, bo i ściągnąć słuchawki, bo tutaj słyszę też te. Dobra, Brod, a co do rzekomego troll przecieku z Godzilla, to Godzilla właśnie może zwiastować nadejście jakiegoś nowego wroga, na przykład mecha Godzilli, ponieważ w wielu filmach z Królem Potworów pojawi się ten robot. A co do odcinka 69, mam spekulację, że może agenci wejdą do tego mrocznego pomieszczenia i odkryją prawdę o agencie i Skibidi Toilet, a w tym może im przeszkodzić simp kameraman, a na końcu zobaczymy kamikadze Skibidi Toilet lecące na Tytanu i pojawi się ten nowy wróg, mecha Godzilla. To tylko moja teoria. Może Tytan Speakerman dostanie jakąś nową broń od Sojuszu, bo jest wiadomo, przyleci to helikoptery, to przyleciały te helikoptery kamer. Może miecz samurajski. Okej, okay. Fajnie by też było zobaczyć na przykład nową zdolność Tytana kamery, taką jak przyzwanie młota podobne do Tora. Proszę, daj na odcinek. No, wydaje mi się, że oni nie będą w stanie naprawić Tytana kamery tak szybko. To nie, jak pamiętamy, to ile? Z kilkanaście odcinków trzeba było czekać na Tytana kamerę. Więcej nawet niż kilkanaście, ponad 20, nie? Także będzie to bardzo ciężkie. Wątpię, ja dalej twierdzę, że jeden z Tytanów zostanie uszkodzony. Bardzo poważnie, wręcz zniszczony, więc kto wie. Kto wie, być może tak będzie. Moi drodzy, tego się przekonamy już niebawem, a ja życzę wam wszystkiego dobrego i sprawdźcie kolejne odcinki.